jakieś ślady tych zbieraczy? Nie, nic. Cisza. Jakby ich nie było. Nie wiem, na co czekają. Jeżeli tam są... Zbieraczy? Słuchaj, Laro. Wiem, że nie ufasz Whitmanowi, ale musimy się trzymać razem. Może i wydaje się zaabsorbowane tym miejscem, ale nie sądzę, żeby miał nas zdradzić. Mam nadzieję, że się nie mylisz. Alexa zbyt długo nie ma. Nie powinienem był go puszczać samego. Idź już. Musisz znaleźć Alexa. Okej. Okay. I co, nie pogadałem więcej? Nieźle, że tak mogliśmy pogadać. Nie spodziewałem się tego. I co, z Whitmanem też pogadamy? Laro, mam nadzieję, że rozumiesz. Tam, w pałacu, nie mogłem nic zrobić. Już pan to mówił. No tak, nie ma czasu na rozmowę. Chciałbym spisać wszystko, co tu widziałem. Tyle fascynującej historii i kultury. To, Laro, ja naprawdę muszę się skupić. Dobra. Znalazłaś coś na rozluźnienie nerwów? Starą książkę o Robinsonie Crusoe. Okrutna ironia. A cóż, on w końcu uciekł ze swojej wyspy. Weźmy to za dobry omen. Nie dostrzegamy zatem prawdziwego swego stanu, nim nie zostanie nam nakreślony przez swe przeciwieństwa. Nie wiemy też, jak cenić to, co nas cieszy, póki nam tego nie braknie. Wyjdziemy z tego cało. Prawda? Oczywiście, że tak, kochana. Jasne, jasne, że tak. Niczym się nie przejmuj. Odpoczywaj sobie. Lara przyprowadzi Alexa, a potem... Co oni śpiewali? Nie jestem teraz w nastroju do rozmowy, Laro. Idź znaleźć Alexa. Jeszcze niedawno byłaś bardzo happy, że tu jestem. Halo, chamstwo. Dobra, tam ta działka, co nas tak nie lubi bardzo, to pogadamy z nią jeszcze. I dzisiaj, moi drodzy, w odcinku Jaskinia. Powinniśmy z Johna zdołać podczepić silnik i naprawić łódź. Będę potrzebowała narzędzi. Rób co musisz, ale mi je przynieś. I witam bardzo serdecznie, moi drodzy, bo jeszcze się nie przywitałam, bo co chwilę jakiś dialog jest. Przestań się kręcić i ruszaj do Endurance po moje narzędzia. No, miło jesteś. A mogę strzelić? Nie mogę. Pewnie nawet nie będzie działać. Dobra. I teraz tak. Zanim Endurance, no to pójdziemy sobie właśnie do tej, nie jaskini, tylko do grobowca. Kurczę, widzicie, myli mi się trochę. Wypróbujemy nasz łuk przy okazji. Nie wzięliśmy tej skrzynki? Dziwnie. Dobra. Pyk! To nie zadziała. Tak też nie. Ciekawie. Dobra, moi drodzy, śmieszna sprawa, grobowca jednak nie zrobimy. No bo nie działa mi. Nie wiem, o co chodzi. Znaczy, chyba nie musimy czegoś innego użyć, no ale... Nie mam pomysłu jeszcze czego. Dobra, tutaj mamy... O! Strzelaj strzałami z liną! Okej. Okay. Czyli w takie miejsca, a tu nie. Tu, a nie, tu też. Okej. Okay. To tam. Czyli daje nam to takie możliwości. No dobra. Niech będzie. Naciśnij E. Aha, okej. Okay. Tak to teraz działa. Dobrze, Reyes. Zbliżam się do Endurance. Czego dokładnie potrzebujesz? Alex, już zaczynaliśmy się martwić. Będę potrzebować klucza nasadkowego i reszty mojego zestawu. Bez tego nie naprawię łodzi. Dobra, biorę się do roboty. Lara idzie w twoją stronę. Powinieneś na nią poczekać. Lara? Nie. Nie dam sobie rady. Chodzę, bez odbioru. Alex, co ty wyprawiasz? Ja pierdzielę, musisz coś udowodnić, naprawdę? Dawaj, tyk. Teraz tak, bo tu jest strasznie nawalone wszystkim. Możemy tam zaskoczyć? Chyba tak, ale gdzie spadła ta skrzynka w ogóle? Ona są dół. Dobra. Złaź. Złaź, 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 złaź. O, i mamy tutaj relikt. Czy to było używane jako podgłówek, czy może stanowiło część większej rzeźby? Zbadam to, jeśli kiedykolwiek wydostanę się z tego miejsca. Okej. To tutaj mamy tą skrzyneczkę, narzędzia. Fajnie, fajnie.
teraz tak. Tutaj chyba nic nie ma. Strasznie ciężko będzie się tu poruszać. Coś tak patrzę. Jezu! No nie! Ja pierdzielę, no po prostu... Dobrze, zbliżam się do Endurance. Czego dokładnie potrzebujesz? Nienawidzę siebie. Już zaczynaliśmy się martwić. Będę potrzebować klucza nasadkowego i reszty mojego zestawu. Bez tego nie naprawię łodzi. Dobra, biorę się do roboty. Lara idzie w twoją stronę. Powinieneś na nią poczekać. Lara? Nie, nie, dam sobie radę. Wchodzę, bez odbioru. Alex, co ty wyprawiasz? O, dobra, ładujmy się. Ojej, przepraszam. Ładujmy się. I teraz tak, co tutaj mamy? Nic tu nie mamy. A nie, możemy tutaj... Nie możemy już, prawda? Możemy, dobra, uff. Ja na górze pewnie nic ciekawego. Czy coś jednak będzie? A, geoskrzynka. Jej. Złapiesz się? Dobrze. Dobra, jeszcze tak, bo tutaj kolejne rzeczy pewnie... O nie, tak po prostu są sobie te czaszki. Fajnie. Tam możemy się połączyć. Cyk. Będziemy mieli linkę z powrotem. Tam jest skrzyneczka, tutaj parkour kolejny. No i co powiedzieli? Co się tam dzieje? Cholera, serio? Kim ona kurwa jest? Nie wiem, myślą, że przepłynęła na tym nowym statku. Zabiła Blada podczas łapanki. Co? Zabiła jednego z Rosja? Tylko jednego. Dymitra i Nikolaja też sprzątnęło. O kurwa. Czy ktoś już powiedział Borysowi? Kieruje zbieranie głupów na tym statku, który przepłynęło. Chyba nie wie, co się dzieje. Kiedy się dowie, że jego bracia nie żyją, tak, cieszę się, że nie ma. Ten jakiś skup. O kurna, to jeszcze jeden ruski został i będzie bardzo zły. Dobra, ale my was sprzątniemy po cichutku. Z kim gadałeś? Gdzie twój kolega? A tam jest. Żegnam. Dobra, cześć. Wow, dobra, siadło. Nie, dobra, zejdźmy na razie tam. Bo ja chcę jeszcze jedną rzecz tutaj gościa przeszukać, bo tu widzę, że też gdzie indziej prowadzi. A, on spadł, rozumiem. No pech. Mogą go od tyłu tutaj zrobić? A nie, on wyżej był. Ale chyba mogłem. Łuk. Pewnie wybuchającymi musimy jakoś sobie tam otworzyć to miejsce. No ja nie wiem, gdzie mam iść. Totalnie, tutaj jest tyle różnych zakamarków, które... Wszędzie, w różne miejsca prowadzą. Dobra, ładuj się. Ja pierdzielę. Puść się. Dobra. Jak przechodzi... Jak moi znajomi tędy przechodzą, jak kurna takie rzeczy tu są. Osmalone na brzegach. Co się stało? Na etykiecie jest imię. Mili. Okej. Właśnie tak mnie zastanawiało zawsze, czy będzie przerywać mi od razu jakby... Rzecz, jeśli znajdę coś, czegoś się doszukam jeszcze dodatkowego. Kurde. Na górę. Okej. I tam mamy dotrzeć, tak? I tym będziemy mogli w miarę tam iść. Okej.
Okej, okay, złaść tędy. Nie wiem. Aha, tego się złapać nie można nawet. Dobra. No dobra, czyli co? Tylko w jedno miejsce możemy się udać. A, jeszcze chciałem to zestrzelić. Dobra, zestrzelmy to. Łuk, jedynka. Pyk. Bo narzędzia, znaczy ten, śrubki nam się teraz przydadzą, nie? Bo strasznie dużo ich zużyliśmy ostatnio. A coraz to... Czemu ty się skradasz, jak wszystkich zabiłem? Co? Oni żyją! Jak to się stało w ogóle, że oni żyli? Dobra. Idźmy. Mam nadzieję, że tu się nie zrestartowało, co? Nie, jest, dobrze. A mogę tu skoczyć. I co mnie, gdzie to mnie zaprowadzi? No w sumie to nigdzie. Jestem w tym samym miejscu. Dobra, tam zabiłem tego chłopa, ale już go walić. Sprawdźmy, czy coś ominąłem. Nie, tam jest tylko grobowiec. O, jest mapa. Dobra, moi drodzy, to ja zrobię cięcie i najpierw zdobędę tą mapę, bo... Nie chcę... A, tam jest mapa. Nieważne, nie robimy cięcia. Fake, info. Powinno załatwić sprawę. I co do diabła powiemy ochroniarzom? Tym się nie przejmuj. Powiemy, że postradał zmysły i wyskoczył. Ale ty go zastrzeliłeś. Tam szczegóły. Przecież nigdy nie znajdą ciała. A niech cię diabli brać. Po coś to zrobić? Bo nie chciał się zamknąć. Doprowadzał mnie do szału. Słoneczna królowa to, słoneczna królowa tamto. Modlitwy, śpiewy. Dłużej bym tego nie wytrzymał. Oj, tak, tak. Mogłeś go przecież tylko ogłuszyć. Poniosło mnie to przez tę cholerną wyspę. No niby tak. Musisz nad sobą panować. Tylko nikomu ani pary z gęby, rozumiesz? Okej, czyli kogoś zabiliście. Brzydko. No i co, będziecie się na siebie patrzeć urocze? Dobra. Zdążył krzyknąć pomocy. To jest najgorsze, ale cóż. Dobra, pyk. Grobowiec w pobliżu, no no. Dawaj, ładuj się i tu będzie mapa, tak? I też grobowiec i wszystko naraz chyba, tak? Tutaj mamy relikt. Kształt tego sugeruje, że jest nieco wygodniejszy. Okej. Dobra, nie chcę się tędy wspinać, bo nie wiem, gdzie to mnie zaprowadzi jeszcze. Ale chyba muszę, tak? Dobra, to już wiem, że tędy muszę iść, bo to jest fabuła. Bo chłop sobie przyszedł. Czekaj, jeszcze raz. Gdzie mnie fabuła prowadzi? Tam, właśnie tamtą drogą. Mogę sobie... Czyli mogę tędy pójść. Dobra, zobaczymy, co to będzie. Oby nie jakiś grobowiec masakryczny, bo ja nie dam rady go tak. O, szafeczka. Dawaj szafeczkę. No, dawaj to. Broń maszynowa. Coś odblokowane. O, siadło. Co knuje nasz ten Alex? Mnie ciekawi, kurczę, że aż tak chce pokazać, że jest samodzielny, że dziewczyna mu nie musi pomagać.
Tak to kurczę wygląda. No i że gdzie to? Nie wiem, dziwne. Dzięki. Tędy mieliśmy iść. O kurczę, ale rzeczy. Kolejny relikt. Archeolog nawet, odblokowaliśmy coś. Gdzie się podziały wszystkie dzieci? Kolejne imię, wyryte w drewnie. Koko. O kurczę. Kolejnego dzieciaka jakiegoś zabili chyba. Dobra, no to tutaj to podpalimy. Pyk. Moi drodzy, nie wiem, czy to jest grobowy, czy jak. Ale my kończymy tutaj odcinek, bo jeśli to będzie... Albo dobra, w sumie... Kurczę, jakie fake info dzisiaj sprzedaję. Spróbujmy, no zobaczymy, co z tego będzie. Boże, za ścianą jest. Do grobowca naprawdę idziemy? Do wnętrza? Chyba tak. O, masz. Zalany skarbiec. A co nam... Co odblokuje? Karabin szturmowy. Dobra, i jak to działa teraz? Co dostaliśmy dodatkowo? Kurczę, co to? Granaty rzucają już przy odłamki odbywając wrogów na większym obszarze. Okej, a to co? Zwiększą możliwość przybliżenia. To weźmy tłumik. Tak będzie fajnie i nie mamy już w ogóle śrubek. Niedobrze. Musimy znaleźć ich trochę, bo będzie drama. To na pewno była część ośrodka badawczego. Czy zostali tu przysłani, żeby zbadać burzę? Nie mogę nic z tym zrobić, tak? A mogę w to uderzyć? Nie. To nic nie daje, okej. No, tu się za to świeci. Zasilanie jest nadal włączone. Jak to możliwe? Musi być jakaś droga przez wodę. Ja pierdziele, ale tu będzie kombinowania. Nie, dobra, moi drodzy, to w następnym odcinku naprawdę to zrobimy, bo nie ma co. Trzymajcie się, cześć, cześć!